Witam. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Depozyt brudu wewnątrz taki, że ledwo widać poziom płynu. Trzeba z tym zrobić porządek. Wewnątrz zbiornika jest system grodzi, co nie pozwala wyczyścić tego, wpychając tam jakąś szczotkę na drucie. Trzeba to zrobić sposobem. A tak przy okazji. Zastanowić się trzeba, co nam brudzi ten zbiornik. W moim przypadku to resztka oleju z automatycznej skrzyni biegów. Po tym jak ponad rok temu chłodnica odmówiła posługi. Film na ten temat jest na moim kanale. W związku z tym, że nie dotrę tam szczotką, użyję ryżu. Wytrzęsę zbiornik z ryżem, płynem do mycia naczyń i wodą. Ryż, ocierając się o ścianki zbiornika, wytrze zabrudzenie. Nie można do tego celu stosować piasku lub innego trwałego materiału ściernego. Mógłby się on dostać pod pływak czujnika poziomu i zblokować go w miejscu. Parę minut trzęsiawki i zbiornik prawie czysty. Ryż ładnie rozłożył się po ściankach wewnątrz. Trzeba to teraz dokładnie wypłukać. Nie chcę, aby ryż dostał się do chłodnicy, spęczniał i zblokował przepływ cieczy chłodzącej. Po kilkukrotnym płukaniu jest jeszcze ryż w zbiorniku. Płuczę dalej. Kolejne płukanko i sprawdzam, czy nie został ryż w środku, prześwietlając zbiornik silnym światłem. Wygląda na to, że jest cacy. I taki oto jest tego efekt. Jest jeszcze parę miejsc, ale wiecie, do doskonałości możemy dążyć, ale nic nigdy nie jest doskonałe. Dla moich celów ten zbiornik jest czysty. Czysty zbiornik zainstalowany i wypełniony płynem. Jakikolwiek poziom płynu będzie teraz czytelny. Do następnego.